Ej, kurwa, co ty robisz? Pojebało cię? Kurde, za mną, kurde, osobówka jedzie. A ten mi wjeżdża, kurde, debil pieprzony. Co za kretyn, kurde. Normalnie mi wjechał, kurde, a obok mnie aż osobówka spanikowała. O ta. Co za zjeb, kurde, pieprzony. Widzieliście to? Jakbym nie zrobił uniku, to byśmy się zdarzyli. Bo wziął, po prostu wjechał. Mimo że mógł sobie tym pasem jechać, kurde, jeszcze 200 metrów. Co za kretyn, kurde. Kierowca zawodowy, kurde, ja pierdzielę. Kupił prawo jazdy na Ukrainie, albo znalazł w chipsach. Jak ja mam się nie denerwować, jak wszystkie komórki w mózgu mam nerwowe? No powiedzcie. Dobra, pompa. Pompen. Ten samochód, mam wrażenie, ta wersja 428, 426. Ja na stacji, kurde, nie pamiętałem, i na stacji paliw i fakturę wziąłem na 428. Teraz urząd skarbowy zrobi mi, kurde, trzepanie kontrolę i ukaże, kurczę, mandatem. Bo jedną cyferkę pomyliłem. A czego nie jedziesz? Aha, mam 80 ustawiono. Dobra. Mam wrażenie, że ta wersja w porównaniu do innych, do na przykład do tego 725, tak? W porównaniu do tego, którym jechałem ostatnio, co się nie nagrało z dźwiękiem, że ta wersja jest słabsza, ma słabszy silnik. Nie jestem jakoś przeładowany. Mam przeciętny ładunek. 1300 kg. Mam wrażenie, że ta wersja jest słabsza. Że gorzej jedzie. Gorzej przyspiesza. Co może się przełożyć na większe spalanie? Będziemy monitorować. Kto o to mamy pierwszy korek, zaraz po wjeździe do Niemiec. Tradycji musiało stać się zadość. W Niemczech najczęściej ta jazda na suwak działa bardzo ładnie. I co ciekawe, co? Aha, teraz będzie przychodzić 27, kurde, SMS-ów od T-Mobile'a, że jestem w Niemczech już, że jestem za granicą. Co ciekawe, w Niemczech nawet Polacy cię wpuszczą zawsze prawie, że. A w Polsce, kurde, jeszcze wyskoczy ci taki i będzie się z tobą, kurczę, kłócił, że jesteś cwaniakiem. Jak wjeżdżasz normalnie zgodnie z przepisami. Patrzcie, kurde, to nie jest chore. Słuchajcie, to się nie nagrało z dźwiękiem, ale w poprzednim miesiącu, jak jechałem, ja dostałem w sumie, w Holandii policzyłem, jakby stałem pod tym KFC, które mi nie chce sprzedać, ja dostałem 27 SMS-ów o tym, że przekroczyłem granicę. Tam, że roaming teraz i tak dalej, nie? Ale, kurde, rozumiem jeden. Ale ja dostałem 27 o tej samej treści, niemalże. Lub o dwóch różnych treściach. To jest chore. Parę dni temu zapłaciłem ostatnią fakturę za telefony w firmie. To też dostałem cztery SMS-y o tej samej treści, że dziękujemy za wpłatę, zaksięgowaliśmy i tak dalej. Po co, kurwa? Co wy macie z głową w tym T-Mobile'u? Coś nie tak z wami jest? Co tu się, kurde, dzieje? SMS-ów. 7 SMS-ów o tej samej treści. T-Mobile, witaj, pamiętaj, kurde, że jesteś za granicą. No, powaliło was, no, totalnie. Słuchajcie, szanowne państwo, robi się gorąco. Ja wrzuciłem do ładowni lodówkę z bułkami na jutro. Z wędliną, jajkiem, majonezem i tak dalej. Ale nie podłączałem lodówki, no bo myślę, kurde, no jest prawie listopad. Będzie zimno. A tu na zewnątrz ja mam 17 stopni w tej chwili. Mi się nagrzeje buda, to mi się te bułki ugotują tam. Chyba się muszę zatrzymać na jakimś siku A4 i sobie podłączę kabel, muszę ze środka to pociągnąć, przedłużać, bo tam nie ma okienka, nie ma podłączenia z tyłu. Nie,
nie ma gniazdek w ładowni, więc będę musiał sobie pociągnąć przedłużacz stąd do lodówki. No tak jak mówię, kurde, nie chcę, żeby mi się popsuły te bułki do jutra. O, i tyle wam powiem. Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem, że wam nic nie powiem. Dobra, szanowne państwo, w związku z tym, że mam głody, trzeba zjeść bułeczkę własnej roboty z wędlinką i z sałatką, i z jajeczkiem. Polecam, bez chińskich głosów. Smacznego, bardzo dobra. Dobra, szanowne państwo, zjeżdżamy na parking, który figuruje w mojej nawigacji pod nazwą Sikuła 4. Głównie nie po to, żeby zrobić A4, tylko, ale też przy okazji, ale żeby tą lodówkę podłączyć, bo na zewnątrz 17 stopni cały czas. Trochę za ciepło jak na bułki z wędliną, jajkiem i majonezem. Staniemy sobie i już. Co jest, kurwa? No dobra, szanowni państwo. Zrobione, co było do zrobienia. Podłączyłem lodówkę. Nalałem kawki, także miłego dzionka smacznej kawusi i pędzimy. W sumie to nie muszę się za bardzo śpieszyć, bo tak jak mówiłem wcześniej wyjechałem i niby pod Hanowerem oczywiście tradycyjnie się coś tam ształuje, bo roboty drogowe. Ale i tak ma być wcześnie dosyć. 17 mi teraz pokazuje, no. To może koło 18 będziemy. Tak za wcześnie, nie? Co ja tam będę robił tyle czasu? Więc di pumpę. Di pumpę nach Niederlanden. Dobra, spędzimy się, spróbujemy się wciąć płynnie. Uda się, czy się nie uda? Spoko. Tyle miejsca. Nikogo nie ma prawie ze mną. No i dobra, jazda. No dobra, szanowni państwo, jak widać na załączonym obrazku, mijamy Drezno. Za chwilę przejedziemy przez Elbę, przepraszam, Łabę. Co miałem powiedzieć, nawiązując do Drezna i do Niemiec, i do wschodnich Niemiec, gdzie właśnie rząd w Niemczech też, rządzą politycy bardzo ściśle powiązani przeszłościowo i obecnie z Kremlem. Stąd ich podejście do wojny jest takie, jakie jest. Ostatnio się bardzo nasiliły, jak wybuchła wojna, czy ruska agresja na Ukrainę, bardzo się nasiliły akcje różnych lewicowych organizacji. Wiadomo, lewicowe organizacje zawsze były ściśle związane z Kremlem finansowo i ideologicznie. I teraz bardzo się nasiliły akcje typu oblewanie obrazów na Zachodzie. To są najczęściej partie, organizacje różne ekologiczne, bardzo lewicowe. Niszczenie obrazów w muzeach na Zachodzie, przyklejanie się do podłogi w salonach samochodowych. Wszystko organizują lewicowe Juleczki i Kasperki. Dziwnym zbiegiem okoliczności bardzo, tak jak mówię, się uaktywnili po wybuchu wojny. Po pierwsze, żeby namieszać na Zachodzie, a po drugie, żeby odciągnąć uwagę od tego, co się dzieje na Ukrainie. Żeby ludzie gadali o obrazie i o przyklejonych aktywistach do podłogi w salonie Volkswagena czy Ferrari. Ja o
oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, już na wcześniejszych filmach, nie będę już się bawił w geopolitykę i przewidywanie, dokąd nas zaprowadzi wojna i tak dalej, bo nikt tego nie jest w stanie przewidzieć. Nawet ci słynni geopolitycy, którzy robią karierę medialną, po latach okazuje się też, że mieli gówno, a nie rację, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się stanie. Natomiast opowiem wam historyjkę o ruskiej łodzi podwodnej. Historyjkę, która mniej więcej daje pojęcie, dlaczego ruska armia jest taka, jaka jest. Dlaczego teoretycznie druga armia świata tak długo się męczy na Ukrainie. Dlaczego tam nic nie działa, dlaczego brakuje wszystkiego. Ostatnio się okazało, że brakuje 1,5 miliona mundurów, które miały być. Mundury są tylko na papierze, a w rzeczywistości w magazynach ich nie ma. Ale ktoś widocznie przytulił pieniądze i kupił sobie jacht. Jakiś oligarcha. I ci oligarchowie, szanowni państwo, robią świetną robotę dla reszty świata. Mimo, że rozkładają na łopatki wielkie imperium na glinianych nogach. Sprawa dotyczy ruskiej atomowej łodzi podwodnej. Czytałem ten artykuł dość dawno, także mogę coś popieprzyć. Ale mniej więcej po pewnym czasie stało się jasne, dlaczego ruska armia wygląda tak, jak wygląda i skąd ci oligarchowie mają tyle kasy kradzionej. Mianowicie, była sobie ruska łódź podwodna, atomowa. O napędzie atomowym, czyli miała reaktor i tak dalej, turbinę parową i tak dalej. W tym reaktorze, już nie pamiętam dokładnie, o co chodzi, ale jakieś zabezpieczenie, ona była zaprojektowana perfekcyjnie. Powinna działać tak, jak działa. Ale. Są trzy ale. Pierwsze ale. W reaktorze były jakieś zabezpieczenia, które wymieniono na tańsze podczas produkcji lub zupełnie ich nie zamontowano. Już nie pamiętam. Bo były drogie. Więc ktoś przytulił pieniążki. Nie cierpię, jak się mówi pieniążki. Pieniążki to się ma w przedszkolu. Więc ktoś przytulił pieniążki. Reaktor przegrzał się i wyłączył. Żaden problem, nic nie szkodzi. Każda łódź atomowa podwodna ma zasilanie alternatywne. W przypadku ruskich łodzi podwodnych jest to zasilanie na mazut, czyli silnik diesla i mazut. Wszystko by było ok, gdyby nie fakt, że rury, którymi pod ciśnieniem miał być dostarczany mazut do silnika, zostały podmienione podczas montażu łodzi na tańsze. Rury specjalne, wytrzymujące duże ciśnienie i odporne na działanie mazutu, na kontakt z mazutem, zamieniono na inne rury. A ktoś pieniążki przytulił. Mazut pod ciśnieniem spowodował, że któraś rura pękła i zaczął mazut sikać po suficie. W jakimś tam pomieszczeniu zasilającym, nie wiem, siłowni, nie wiem, maszynowni, nie mam pojęcia, jak się to nazywa. Czyli już drugie ale. Zaczął sikać na żarówki, które oświetlają to pomieszczenie. Wszystko by było w porządku, ponieważ na etapie projektu zaprojektowano żarówki, zaprojektowano zastosowanie żarówek specjalnych, bardzo odpornych, specjalnych do łodzi podwodnej, bardzo odpornych na spryskanie czymkolwiek, czy mazutem, czy nawet zimną wodą. One nie miały prawa pęknąć i spowodować zwarcia. Ale, jak łatwo się domyślić, drogie żarówki ktoś zajebał lub zajebał na nie pieniądze i wstawił zwykłe żarówki. I teraz zwykłe żarówki, tak, spryskane mazutem, spowodowały pożar. Pożar w łodzi podwodnej to jest totalna katastrofa, bo brakuje powietrza w zanurzonej łodzi podwodnej. Mazut się zapalił, powstał wielki pożar na łodzi podwodnej, łódź podwodna wynurzyła się, teoretycznie częściowo ugaszono ten pożar, wzięto łódź na hol, ale nic to nie pomogło, bo łódź podczas holowania i tak zatonęła. I tak to dzięki złodziejskim zwyczajom u naszych sąsiadów szlak trafił całą drogą łódź podwodną, bo ktoś sobie przytulił pieniądze za coś, co miało być lepsze, a w to miejsce wstawił gorsze. Swoje tańsze. I taka to oto historyjka. Z jakiejś tam przeszłości, nie pamiętam z jakiej. I nie pamiętam, jak się nazywała łódź podwodna. Co za różnica.
ograniczenie do 100. Pokazuje nawigacja, nie wiem czy rzeczywiście jest. Tu się nic nie dzieje właściwie. Dobra. A czemu zwalniasz mi? Czemu mi zwalniasz znowu? Był ustawiony chyba więcej. Przyspieszymy nogą. Do jakieś 120 na liczniku. Tutaj no. I jedziemy dalej. Szanowni Państwo, naród niemiecki jest dość tradycyjnym społeczeństwem, jak widać. Tradycji musiało stać się zadość. Jest ształ. Bez tego nie da rady tutaj. A nawiązując jeszcze do tego, o czym wcześniej mówiłem, o tych lewicowo-ekologicznych juleczkach i oskarkach przyklejających się do sojowych oskarkach, przyklejających się, niszczących obrazy, niszczących sztukę. Na życzenie Kremla podejrzewam. Opowiem Wam, jak już stąd wyjedziemy z tego gówna. Dlaczego, przynajmniej ja mam takie wrażenie, sztuka ostatnio zeszła na psy. Nowoczesne malarstwo, tak zwana sztuka nowoczesna, to jest jakieś totalne gówno. W porównaniu do dzieł Vermeera, Moneta, nawet Van Gogha, nawet Picassa i Salvadora Dali. Słuchajcie, zarówno Picasso, jak i Salvador Dali, jak i Van Gogh potrafili pięknie malować normalne pejzaże czy portrety. To, że oni malowali to, co malowali, tak jak Picasso, to dlatego, że oni chcieli tak namalować. Taka była ich wizja artystyczna. Nie dlatego, że nie potrafili niczego innego. Oni chcieli to namalować i oni namalowali. O czym świadczy, tak jak mówię, to, że w pewnym okresie swojego życia każdy z nich potrafił stworzyć dzieła normalne, nazwijmy to w cudzysłowie, prawda? Czyli potrafili, tak jak mówię, namalować piękny pejzaż, czy dokładnie oddany, czy bardzo dobry portret. Picasso też potrafił bardzo ładne portrety malować, ale malował to, co malował, bo tak chciał. Nie dlatego, że tak mu wyszło przypadkiem. Natomiast o co chodzi ze sztuką nowoczesną, gdzie ktoś namaluje, kurczę, dwa kwadraty, jedno koło i nazywa to kubizm, gdzie ktoś inny chluśnie farbą niebieską i czerwoną na płótno i mówi, że to jest sztuka nowoczesna? Zaraz Wam powiem, o co chodzi, tylko wyjedziemy stąd i będziemy normalnie jechać. Dobra, wyjechałem z korka, szanowni Państwo. Przez Wrzeszkę jeszcze czekam, nie według Google'a, między Braunschweigiem a Hanowerem. Ale nie opłaca się według Google odjeżdżać, bo stracę tylko na tym. Więc nie jedziemy przez Kaszel, co? Co miałem powiedzieć? Patrz jaki czas. Jestem już na 14 z dłuższego czasu, jest 12.21. 17.20.30 mam być, no około 18 będę podejrzewał. Jak nic się nie będzie strasznego działo. Nie wiem do jakiego poziomu urośnie ten korek pod Hanowerem. Ale około 12 to jak wypożyczałem rano samochód w poniedziałek, to około 12 to ja dopiero w Skrzelcu byłem. Ja muszę chyba później wyjeżdżać z domu. Wtedy tak się obudziłem, co będę siedział i patrzył na ścianę. Nie? No. Dobra, a skoro wyjechaliśmy z korka, to tak jak obiecałem, powiem Wam mniej więcej o co chodzi, dlaczego przynajmniej ja mam takie wrażenie. Sztuka nowoczesna jest jakimś totalnym gównem. Sztuka zeszła na psy. Dlaczego tak się stało? Winny temu wszystkiemu jest amerykański system podatkowo-prawny. Jeszcze powiedzmy wiecznie naćpany, wiecznie zjarany Andy Warhol coś próbował otworzyć. Ale te obrazy, te jego dzieła były już dziwaczne. Już tak dla mnie, jak dla mnie, ze sztuką i umiejętnościami artysty miało niewiele wspólnego. To były bardziej jego wizje ćpuńskie. O co chodzi? O co chodzi w tej sztuce nowoczesnej, że tak jest dziwna? Że tak bardzo zeszła na psy? W porównaniu do sztuki XVII, XVIII, XIX wieku. Mechanizm jest taki. Jest sobie milioner, czy miliarder, który ma tam różne firmy, różne dochody. No
no i potrzebuje odliczenia podatkowego. Więc w jego imieniu jakiś tam jego prawnik czy jego przedstawiciel znajduje jakiegoś bezdomnego artystę pod mostem na Kensington Avenue w Filadelfii. Takie osiągnięcie życiowe.
muchą przy prędkości 70-80 km na godzinę jest, jakby to ująć, bolesne. Więc głównie do tego służą te okularki golarskie. I podobny, i tam się kobieta, widać było, taka kobieta, nie wiem, powiedzmy 50 lat. Widać było, że ona na tej kasie jest początkującą i ona się gubi. Ona coś klika, coś jej nie wychodzi, nie wie jak to zrobić. Była sama w sklepie. I się walnęła, słuchajcie, chyba o 180 zł na swoją niekorzyść. Ja jej zwróciłem na to uwagę, że to jest zła cena, że musiała się coś pomylić. Ale ta pani mi podziękowała. Podziękowała, bo prawdopodobnie musiałaby ponieść konsekwencje finansowe tego. Ja nie chcę okradać, kurde, biednej kasjerki. No litości. Tak samo się, jak wypożyczałem ten samochód. Ktoś tam na zastępstwie był i też tak nie bardzo sobie radził z tym wszystkim. Normalna cena, na razie jeszcze niższa, bo będzie wyższa pewnie, na moment. Normalna cena jest 340 zł za dobę i bez limitu kilometrów. Natomiast przy limicie do 500 km na dobę jest cena 300 zł. No i gość mi już ma zamiar wystawiać fakturę i mówi, że 300 zł za dobę, nie? Ja mu zwróciłem uwagę, ale nie, to bez limitu kilometrów, ja ostatnio płaciłem 340 zł za dobę. No ale on powiedział, aha, okej, dobra, dzięki. Przynajmniej dzięki powiedział, nie? Natomiast ta Holenderka nic nie powiedziała. Spadaj, Polaku. Pewnie po mojej mordzie widać, że jesteś polski. Państwo, jak zwykle znane i lubiane miejsce, czyli jak to się nazywało? No, Flughafen Leipzig Halle. O. Stoją samolociki, stoją. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Siomi z tą żużurówką stąd. O. A my niepowstrzymanie będziemy dalej. A jeszcze nawiązując do tych lewicowo-ekologicznych julek i sojowych oskarków, którzy za wszelką cenę chcą zniszczyć w imieniu Kremla zgniły Zachód, chcą zniszczyć zgniły kapitalizm i wprowadzić socjalizm. Tak, a w ogóle to nie rozumiem, dlaczego nie przeprowadzą się gdzieś, gdzie już socjalizm jest. Są takie wspaniałe kraje mlekiem i miodem płynące jak Wenezuela czy Korea Północna. No to jeszcze nawiązując do nich, pewna instagramerka, youtuberka, instagramerzy, youtuberzy znani są z tego, że nie grzeszą inteligencją. Zobaczcie na tą zdebilałą Genovefę przynajmniej. To pewna rosyjska, mieszkająca w Niemczech, youtuberka, instagramerka wzywała, żeby w imieniu Rosji, mateczki Rosji, za którą pewnie tęskni, nie wiem dlaczego mieszka w takim razie na dzikim na zgniłym zachodzie, zamiast wrócić do ruskiego miru, no ale wzywała na swoich YouTube'owych kanałach do niszczenia zgniłego zachodu poprzez marnowanie energii. Laseczka mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, znaczy laseczka, ona już ma tak między 20 a 30, nie? Kobietka mieszka w wynajmowanym mieszkaniu bodajże w Berlinie i pokazywała, jak zaszkodzić zgniłemu zachodowi, marnując energię, czyli odkręcić na maksa ogrzewanie, włączyć kuchenkę i potwierać okna. Ja się tak zastanawiam, czy ta jedna szara komórka daje coś do myślenia, jak przyjdzie jej rachunek za prąd i gaz. I a propos jeszcze lewicy europejskiej, finansowanej przez wiadomo kogo. Jakaś koalicja berlińska, berlińska koalicja lewicowo-ekologiczna forsuje program Berlin bez samochodu i nie ukrywają się z tym, że następnym krokiem będzie Europa bez samochodu.
Mianowicie chcą maksymalnie utrudnić korzystanie z samochodów prywatnych w Europie. Oczywiście wielkie korporacje wypożyczające samochody czy korporacje taksówkowe będą mogły korzystać z samochodów bez ograniczeń. Oczywiście z tych ograniczeń będą zwolnione jednostki reprezentujące uciskane mniejszości, czy jak ktoś jest imamem, rabinem, ewentualnie znanym ogółowi gejem, uciskanym strasznie w Europie, ponieważ mniejszości seksualne mają strasznie pod górkę w Europie, prawda? To strasznie dyskryminowane. Na czym polegać miałoby ta nowa wizja Europy bez samochodu? Owa inicjatywa lewicowo-ekologiczna niemiecka, czyli Berlin bez samochodu, Europa bez samochodu, wspaniale się wpisuje w... Kurde, spieprzaj. Fuck you. Wspaniale, kurde, co tu się dzieje? Włączasz kierunkowskaz, nie znaczy, że masz pierwszeństwo, debilu pieprzony ze Skanii. Ja tu, kurde, miałem osobówkę i też się musiałem wcisnąć. Bo inaczej będzie obcierka, kurde, z kretynem, kurde, w ciężarówce. Co tu się dzieje, kurde, dzisiaj? Dobra, owa inicjatywa, Europa bez samochodu, doskonale się wpisuje w forsowaną przez miliarderów zrzeszonych w Davos akcję nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Mianowicie idea jest taka, tej grupy forsującej pomysł Berlin bez samochodu, Europa bez samochodu, idea jest taka, że właściciele samochodów, prywatni właściciele samochodów będą musieli zwrócić się do władz o pozwolenie na przejazd. Zwrócić się o pozwolenie na przejazd będą mogli maksymalnie 12 razy w roku. Przy czym już ta grupa zapowiada, że takich pozwoleń nie będzie wydawanych 12 razy na daną osobę, na dany samochód prywatny, tylko maksymalnie 6. 12 razy będziecie się mogli zwrócić o pozwolenie na przejazd prywatnym samochodem, a dostaniecie takich pozwoleń 6. Załóżmy na wyjazd na wakacje, na wyjazd na Wszystkich Świętych teraz, prawda? Rozwiązaniem są to oczywiście samochody zrzeszone w korporacjach taksówkowych, samochody wynajmowane, przy czym też już wymyślono ograniczenie, że samochód wynająć prywatna osoba będzie mogła 30 razy w roku. W tej chwili taki pomysł jest. Czyż to nie wspaniała wizja się przed nami szykuje? Nowy, wspaniały świat socjalistyczny. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Na ulicach, zamiast natłoku samochodów, zamiast korków, będą rosły kwiatki. Będą biegały borsuki i inne zagrożone gatunki. A między nimi boso będą tańcowały lewicowe julki z sojowymi oskarkami. Idylla. Dobrze, że jestem stary i niedługo umrę ze starości. Bym się musiał przeprowadzić do Somalii, która jako jedyny kraj na świecie nie ma rządu i jakoś funkcjonuje. Dobra, pompa. Kurde, ale ten samochód w ogóle nie jedzie. Ja podejrzewam, to jeszcze zobaczymy, jak zatankuje dzisiaj i zatankuje jutro, jak on będzie jechał. Jak wypalę to paliwo, bo być może ktoś, kto oddawał samochód do wypożyczalni, a trzeba oddać samochód zatankowany, po prostu zatankował najtańsze, jakie najgorsze gówno. I dlatego samochód nie jedzie. Spalanie średnie mam w tej chwili 10,1, no. Nie jest tak źle, jest normalnie mniej więcej. Chociaż jadę dosyć powoli. Jadę dzisiaj dosyć powoli, bo mi się nie śpieszy. Po co mam się ścigać i potem nudzić w hotelu? Wam powiem, takie oszczędzanie na paliwie, kupowanie tańszego paliwa, jeżeli macie swój własny samochód, jest strzałem w kolano. Po pierwsze, samochód więcej pali, bo żeby osiągnąć to samo, musisz więcej gaz wcisnąć.
a po drugie bardzo szkodzi to silnikowi, wtryskiwaczom, w ogóle silnikowi, cylindrom. Takie gówniane paliwo, nie? No ale jak ktoś ma, oddaje samochód do wypożyczalni i musi go zatankować, no to pieprze to, nie? Tankuje najtańsze gówno gdzieś na głębokiej prowincji. No dobra, szanowne państwo, jak widać na załączonym obrazku, zaraz zjeżdżamy na dwójkę. Okej. Słuchajcie, 20 stopni na zewnątrz. Jest prawie listopad. 24 października. Tego się nie spodziewałem. To jest ten tytuł do, clickbaitowy tytuł do artykułu na Wirtualnej Polsce. Tego kierowca się nie spodziewał. Zobacz, co musiał zrobić. Wyłącz adblocka, żeby przeczytać artykuł. Słuchajcie, wyprzedzałem przed chwilą dwa takie nowe, wypasione autobusy, autokary takie wycieczkowe, turystyczne. To były autokary marki Scania. Nie wiem, skąd one były, nie zwróciłem uwagi na rejestrację. W każdym razie, co jest dziwne, kierowca, kurde, miał głowę chyba na wysokości moich kolan. Siedział znacznie niżej ode mnie, nie wiem, czym to jest spowodowane. Że właśnie w taki, ten autokar był taki wielki, wysoki. Tam pasażerowie siedzieli gdzieś tam 5 metrów nad ziemią, a kierowca siedział tylko tak, że kurde, jechał dupą po ziemi. Czym to jest spowodowane? Dlaczego kierowca ciężarówki siedzi wysoko? Na przykład w Actrosie ma 4 stopnie i jeszcze piąta podłoga. Siedzisz bardzo wysoko. A kierowca autokaru siedzi dupą na ziemi. O co tu chodzi? Ciekawe. Ciekawe dlaczego? Nie mówię, że źle, tylko ciekawe dlaczego, nie? Nie wiem. Autokary marki Scania. A propos Scania i ciężarówek, ciągników siodłowych, słyszałem żart. Czego brakuje szczęśliwemu posiadaczowi Scania? Pieniędzy na Volvo. Dobra, pędzimy, kurde, coś. Ten samochód nie chce jechać. Wciskam mu gaz, a jadę 79. Patrzcie, gaz do deski. Do deski mam wciśnięty. 84, 85, Jezu. Ciekawe, czy to paliwo, czy jakiś kurde silnik ma. Dziwny.